Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która jest ukryta w trzecim rozdziale drugiej księgi, trylogii numer 1, czyli W zielonych oczach wiedźmy, a rozdział nosi tytuł Zaklinaczka traw. Zaczynamy od numerologii. Księga druga, czyli dwójka jako arcykapłanka, tak jak mówiliśmy na naszych ceremoniach serii powyżej 200. Czystość, krystaliczność, niezależność i wolność, ale również solidne wyznaczenie granic dla innych ludzi, ale również wszystkiego, co napływa z zewnątrz. Idziemy dalej. Mamy trójkę jako trzeci rozdział. To jest oczywiście cesarzowa. Nosi głowę wysoko, aby korona z głowy nie spadła. W tym mądrym znaczeniu. Mądrość, korona, połączenie z wszechświatem. Czakra korony. Idziemy dalej. Mamy tutaj tą odpowiedzialność, tą miłość bezwarunkową. Odpowiedzialność za swoich poddanych, za swój lud, który ją wybrał ze względu na jej wiedzę, albo cała rodzina została wybrana i ona dziedziczy jak gdyby tą wiedzę w sobie. Idziemy dalej. Czyli zwróć uwagę, mamy tutaj nacisk na energia żeńska, bo zarówno zielonooka wiedźma, jak i arcykapłanka, czyli żeńska energia, mimo że ona łączy w sobie i energię żeńską, i energię męską, to w tym znaczeniu mamy tutaj nacisk na tą energię żeńską i cesarzowa również, cesarzowa to nie cesarz, czyli również energia żeńska. Zielone oczy wiedźmy, zielony jako połączenie z energią ziemi, natury, ale również roślin, zioła na przykład. Regeneracja, odnowienie, ale również bogactwo i obfitość. Zielony kolor oczu to również empatia, tajemniczość. Jak widzimy kota z jego zielonymi oczami, większość kotów ma zielone oczy, nie wszystkie, to mamy takie wrażenie tej tajemniczości, czegoś, co jest niezbadane, co jest pełne mistyki, czegoś, co jest głęboko ukryte. Zaklinaczka. Zaklinać, przeklinać, klątwy albo zaklęcia. Słowa to zaklęcia. Każde nasze słowo jest jak zaklęcie, jeżeli jest wypowiadane z całą siłą i całą mocą naszej wolnej woli. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jakieś tam pisanie tralala, komentarzy, listów, nie wiadomo czego, a co to tam nic takiego ważnego? A właśnie, że coś bardzo ważnego, bo każde słowo wypowiedziane, każde słowo zapisane ma swoją siłę i swoją moc. Najpierw było słowo i ono potem ciałem się stało, czyli się zmaterializowało. Wiele osób nie chce o tym słyszeć, że nie tylko natłok myśli, ale również nadmiar słów jest szkodliwy dla swoich własnych celów, ale również wrażenia, jakie wywieramy na innych. Jeżeli ktoś tak pepla, 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 to prędzej czy później wszyscy będą go traktować jako kogoś, kto jest, nie jest autorytetem, kto jest mało wiarygodny, kto jest niepewny, a jeszcze jak jest w tych swoich osądach taki płynny, raz tak, to już koniec świata. Wszystkie osoby, które więcej milczą niż mówią w towarzystwie czy w różnych sytuacjach, te zazwyczaj są przejmowane jako autorytet i te zazwyczaj są inaczej traktowane. Czyli mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. Idziemy dalej. Czyli zaklinanie, zaklęcia, słowa to zaklęcia. Poprzez nasze słowa wpływamy na świat materii i wywołujemy określoną reakcję. Czyli wywołujemy określony skutek. No i co tutaj mamy w tym rozdziale? To jest rozdział, który jest jednym z Waszych ulubionych. Bardzo wiele osób pisało do mnie, że to jest właśnie ten rozdział, który najbardziej daje czegoś takiego szczególnego. To piękne połączenie Mariam Celis i hrabiego de Revelion, gdy sobie tam razem wędrują przez te ciemne korytarze podświadomości, wilgotne korytarze, czyli woda jako emocje,
gdzie on rozświetla te korytarze przy pomocy pochodni, czyli wrzuca to światło w ciemność. O tym za chwileczkę będziemy mówić, ale również te dialogi między nimi, ta bliskość między nimi bardzo, bardzo taką fascynację wzbudziła w wielu, wielu czytelnikach. Dlaczego? Ponieważ ten rozdział ma w sobie coś takiego, coś bardzo wyjątkowego. Ma mnóstwo tajemniczości, mimo że na pierwszy rzut oka tego nie widać, to jeżeli poznamy te symbole, to nagle okazuje się, że tutaj jest coś więcej. Ja dzisiaj omówię tylko kilka z nich. Zaczynajmy. Mamy taki moment, gdzie Mariam czuwa przy łóżku władcy Sarons, czyli księcia Artura de Lace. Empatia. Mimo tego, że przecież ona go zraniła, mogła go zabić. Mimo tego, że zrobiła to w obronie własnej, to jednak on na nią napadł, on ją rozczarował, on wywierał na nią jakiś nacisk, chciał ją kontrolować, chciał w jakiś sposób kompletnie ją sobie podporządkować, a mimo tego ona ma empatię i czuwa przy jego łóżku i zmienia jego opatrunki. Widzimy więc tą niesamowitą empatię i widzimy to takie oddanie, tą wrażliwość, to dobre serce naszej głównej bohaterki i tą swoistego rodzaju opiekę, czuwanie nad nim. Zwróć uwagę, ona nie zasypia, tak jak ich hrabia de Revelion, jego oddany, lojalny przyjaciel. Przez cały czas jest w pełnej świadomości. A służący steward? No, śpi sobie smacznie w kąciku. Czyli widzimy tutaj, że jego najlepszy przyjaciel, księcia, ale również Mariam, czyli jego największa pasja i namiętność, są tak tym przejęci, że nie są w stanie zasnąć. A służącego, który całe życie może służył na dworze tego księcia, jemu to, tak brzydko mówiąc, lata i powiewa, co tam się wydarzy, że sobie śpi. Sen, spać, być nieświadomym. Czyli to, co się dzieje wokół, nie ma dla mnie większego znaczenia. Dlatego się mówi, że ktoś jest jak śpiąca owca, czyli daje sobą sterować poprzez różne tutaj mechanizmy Matrixa i nic z tym nie robi. Spać, być nieświadomym, wszystko nie ma znaczenia, nie ma dla mnie znaczenia. Jeżeli ktoś jest senny, to jest również ucieczka. Ucieczka od czegoś. Uciekam tej odpowiedzialności, uciekam od tej sytuacji. I sobie tam wchodzę w jakieś marzenia senne. Zwróć uwagę, że osoby, które chorują na Alzheimera, to jest również ucieczka. To jest również taki sen za dnia, bo nie chcą widzieć tego, co dzieje się wokół nich. Brak świadomości. Dlaczego tyle osób sięga po używki, na przykład po alkohol? Ucieczka. Ucieczka od rzeczywistości. Zamiast zmienić tą rzeczywistość, to od niej uciekają, bo nie mają tej świadomości, że mają w sobie tą siłę i moc, żeby wszystko pokonać. Idziemy dalej. W tym momencie, gdy Mariam i hrabia wyruszają w tą podróż po zioła, które rosną nad rzeką, mamy symbol brązowej sukni z aksamitu. Dlaczego akurat brązowa suknia, nie czerwona, a nie niebieska albo żółta? Ponieważ ten brąz symbolizuje odpowiedzialność. Zwróć uwagę, jeżeli ubierzemy się na brązowo, to mamy nie tylko większe połączenie z materią, z ziemią, ale mamy też większą odpowiedzialność, na przykład za finanse, za pieniądze. Jeżeli ktoś ma problem i wydaje pieniążki na byle co, nie potrafi się pohamować, wystarczy, że będzie używał więcej koloru brązowego i od razu ta świadomość tego bogactwa, tego co ziemskie, tej materii się pojawia i będzie dużo, dużo trudniej wydać na jakieś rzeczy zbędne. Mamy czarny płaszcz jako ochrona, jako płaszcz ochronny, dlatego mówimy tak, załóż sobie gruby płaszcz, żeby mieć ochronę, taką grubą skórę przed tym, co na zewnątrz. Idziemy dalej. Wejście w te korytarze pod twierdzą Sarons. Co tutaj widzisz? No naturalnie mamy
klucz i drzwi są zamknięte na klucz. Hrabia otwiera drzwi, potem je zamyka. Znowu je otwiera i znowu je zamyka. Czyli klucz jako wejście, jako taki symbol wiedzy, jako symbol tajemnicy. Znaleźć klucz do czegoś, móc coś otworzyć. Klucz otwiera i klucz zamyka. Drzwi to przejście, to portal do czegoś innego, do czegoś nowego. Otwierają się drzwi, otwierają się możliwości. Zamykają się drzwi, zamykają się możliwości. Czyli ten symbol otwierania i zamykania drzwi to tak jakby przechodzić przez różne etapy świadomości albo w tej wędrówce przez podświadomość dochodzić do pewnych etapów i nagle któreś się otwierają, a któreś się zamykają. I teraz to otwieranie i zamykanie to również symbol kontroli. Kontrola, czyli z jednej strony ta twierdza jest zamknięta, ale hrabia ma klucz. Ma klucz do korytarzy pod twierdzą. Tajemne przejścia, coś co jest nieznane. Skąd nagle jakieś przejście? On je zna. On zna tajemnice, których inni może nie znają. Idziemy dalej. Hrabia bierze pochodnie i zapala te pochodnie i wnosi to światło świadomości do korytarzy podświadomości. Czyli on jak gdyby rozświetla drogę, rozświetla jakieś mroczne rzeczy, jakieś mroczne tajemnice. To jest bardzo, bardzo ważne w całym tym rozdziale. Ale co chyba jest najważniejsze, to to, że te korytarze są wilgotne, czyli emocje, woda. W kartach Tarota mamy oczywiście co? Mamy buławy, ale mamy również puchary, czyli kielichy, woda. Woda to oczywiście kielich, znowu żeńskość. Woda to emocje, czyli wejście w takie emocje, które ich łączą. Łączą ich te emocje od samego początku, ale sobie czasami nie zdają z tego sprawy. Jak kontrolować te emocje? Dlatego on otwiera, zamyka, prawda? Czyli kontrola tych emocji. No, później już trudniej, coraz trudniej te emocje kontrolować, coraz trudniej te emocje kontrolować, ale w rzeczywistości w tym takim pierwszym sam na sam, albo drugim, czy tam trzecim, ale takim pierwszym z tych takich ważniejszych, sam na sam widzimy to, jak on próbuje te emocje kontrolować, jak on próbuje otwierać, jak próbuje zamykać. Idziemy dalej. Mamy tutaj szum wodospadu. Wodospad zwiastuje zmianę. Coś się zmieni. Coś będzie inaczej. No i jego podejście do Mariam się zmienia. On nagle widząc ją, gdy ona zbiera te zioła, widząc ją, jak ona się opiekuje tym władcą, widzi ją w zupełnie innym świetle, czyli zmiana. Wodospad to oczywiście również szalejące emocje, bo tyle tej wody jest. Idziemy dalej. Ptaki się tutaj pojawiają, zleciały się ptaki, bo dałam im jedzenie i od razu mi się kojarzy, że w tym rozdziale mamy również świergot ptaków. Świergot ptaków to nadzieja. To nadzieja, czyli ten nowy dzień, albo za chwilę zapadnie zmrok, ale pojawi się nowy dzień i te ptaki dają nadzieję. Ten świergot ptaków daje też takie uczucie swoistego bezpieczeństwa. Jak ptaki śpiewają, to jakoś tak jest przyjemniej. Jak nagle przestają śpiewać, to się dzieje tak jakoś dziwnie. Jeden z nowych rozdziałów, które napisałam do trylogii numer 2, mówił właśnie o tym, jak Arthur de Lace ma takie wahania wewnętrzne już wiele miesięcy później, jak już ich drogi z Mariam się rozeszły. I tam jest taki moment, gdzie pojawiają się kruki i zanim te kruki się pojawiają, jest taka cisza. Cisza w przestrzeni, taka niesamowita cisza, że nawet ptaki przestały śpiewać. Co mamy tutaj dalej w tym rozdziale? No oczywiście Mariam zbiera zioła, czyli zioła to połączenie z naturą, ale również ten symbol tego uzdrowienia. Uzdrowienie, zioła uzdrawiają, regenerują. Czyli
Zwróć uwagę, chyba najważniejszym takim momentem jest właśnie ta wędrówka przez te ciemne korytarze, która tak pięknie kojarzy nam się z dziewiątką w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia Tarota, czyli z kartą Eremita. Eremita wnosi światło w ciemność. To jest też spotkanie się ze swoimi wewnętrznymi słabościami, ze swoimi wadami, aby przemienić te wady w zalety, przemienić słabości w siłę. Karta Eremity. Czyli w tym rozdziale moim zdaniem najważniejsze są te pochodnie, czyli światło, jako wrzucenie światła w ciemność, ale również pochodnie jako ogień, ogień pasji, namiętności. Mamy tutaj tą nadzieję, czyli mimo, że sytuacja jest taka tragiczna, to wskazuje poprzez ten świergot ptaków, że jest nadzieja. Mamy tutaj przepiękną tą właśnie symbolikę klucza i drzwi otwierania, zamykania, tej wilgoci, czyli wody, ale mamy również tak przepięknie, przepięknie moim zdaniem ukazaną tą bliskość hrabiego i Mariam i również to zderzenie się przekonań jego świata i jej świata, gdy on zadaje jej te wszystkie pytania, dlaczego zraniła księcia, dlaczego to, to widzi ją jak gdyby w innym świetle i zaczyna ją rozumieć, mimo że to wszystko jest obce w jego świecie. Wiemy, jaki jest świat hrabiego de Revelion. To jest zupełnie inny świat niż świat Mariam. Mimo, że tak się łączą w jedno, przeciwieństwa się przyciągają. Czyli w tym rozdziale moim zdaniem warto zwrócić uwagę na kolory, czyli na przykład to, że jest czerwone niebo, czyli niebezpieczeństwo zwiastujące jakąś zmianę. To, że mamy ten kolor brązowy, czyli materii. Mamy kolor zielony, te zielone oczy, no i przede wszystkim ta symbolika pokazana w Mariam, tej empatii, tej bliskości, tego czystego serca, czyli już tak nam to pokazuje tą jej drogę do arcykapłanki, że ta miłość bezwarunkowa, bez względu na to, co ten człowiek jej zrobił, ona mimo tego próbuje go uratować za wszelką cenę. Nawet mając świadomość, że gdy go uratuje, to dla niej to będzie oznaczać śmierć. Jeżeli go nie uratuje, to może też śmierć, może nie. Ale mimo tego, że zwróć uwagę, miała tyle możliwości, żeby uciec i to hrabia podkreśla, przecież ona mogłaby uciec, a ona dalej tutaj jest. Jesteśmy razem nad tą rzeką, a ona dalej tutaj jest. Również rzeka jako ten symbol emocji, wody, ale również czasu, który płynie, również zmiany, przemiany, również bogactwa i obfitości. A co ty widzisz jeszcze tutaj w tym rozdziale, o czym nie powiedziałam, czego nie poruszyłam? Czy masz może jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę, pytaj, a my widzimy się wkrótce na kolejnych spotkaniach z trylogią, symbolika, wywiady, no i oczywiście koniecznie zerkaj do nowych rozdziałów, ponieważ te nowe rozdziały to już jest taka wyższa półka. Czyli zaczęliśmy od trylogii numer 1 i teraz coraz wyżej, coraz wyżej. To jest dokładnie tak samo jak ceremonie. Seria 100 i seria powyżej 200. Zupełnie dwa różne poziomy świadomości. I tak będzie z każdą nową trylogią. To będzie jeszcze wyższy poziom świadomości, wiedzy i wskazówek, które przekazuję w tej przyjemnej formie, żeby było łatwiej je może i zapamiętać. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukarti.